Pora karmienia, kto pierwszy, ten lepszy. Poprzedni Kaufland zamknięto, bo się nie opłacało. Otwarto nowy Kaufland w Kulmbach. Kurwa, patrzcie, co się dzieje. Jest cały parking. Pod Realem czegoś takiego nie widziałem. Tu jest cały zarąbany parking. Tam jest zarąbany. I tam jeszcze z przodu, przed Kauflandem, caluśki zarąbany samochodami. Jakby innych sklepów nie było w okolicy. Wszyscy biją do Kauflandu. No widać, jak nie ma ludzi. Wszędzie jest napierdolone. A tutaj podwawelska wurst. Widać. Podwawelska wurst. Dzisiaj jakiś party ma być. Jest i kauflandowski tymbark. Kupiliśmy trochę sushi na imprezę. Będziemy dzisiaj balować. Zaraz zobaczymy, ile wyjdzie za taki kosz produktów. 8 kas otwartych. I tak jest kurwa non-stop. Przez cały dzień kurwa. Kiedybym nie był, to wszystkie kasy otwarte. Chyba nie grozi mu plajta. Że wyszło 67,40. Coś ta kamera ostrości nie łapie ostatnio. Ale widać, 67,40 wyszło. Ponad normę, żeśmy kupili dwa opakowania sushi. Hamburgery na dzisiaj, już wszystko do hamburgerów. Także myślę, jak na Kaufland w pięciu dychach by się zmieścił. Nie licząc też papierosów, bo fajki też. Fajki 7,10, kurwa, już. Marlboro setki, 7,10 euro. No, także zakupy ogarnięte na jakieś 2-3 dni. Bo jest i polska kiełbasa, i niemiecka kupiona jakaś, także na spokojnie. Dużo taniej niż w innych sklepach sieć Kaufland. Oczywiście wędliny też nie szalejemy kurwa z niemieckimi, bo niemieckie z jakiej firmy by nie kupić, to kurwa nie smakuje, także wchodzimy cały czas w klasik, czy jajka to tak samo klasyk, a i te pudingi zajebiste są, uwielbiam je. Także takie rzeczy, o jest mój peper, o kurde nie mam ręki, poczekaj. I Dr. Pepper Energy, mój ulubiony. Mógłbym go wypić nawet 1000 sztuk. Berli Dynitz. O, jeszcze dwa, trzy samochody w sumie w Niemcy wypowiadają wszystkie amerykańskie nazwy tak jak w Ameryce. Jeszcze kurwa akcentują. Ameryka też się sypie. To osobny rozdział. Bill Clinton palił trawę, ale się nie zaciągał. Co się dzieje? Weź to wypij, bo... Nie, bo ja to co Magriba mówię, kurwa pitejskiego, ten popiję. Nie wiem, czy mi się zmieści cały, nie wiem, czy... Może Wiesz, sobie może... weź Rostiego. Albo Royala... Nie, Rostiego nie chcę. Albo Royala bym sobie wziął. Jestem. Ten Rosti to jest z tym plackiem, co tak na brzuch siada, ale to też jest duża kanapka. Duże, no. Taki jak Szkoda, że nie masz kuponu, bo można by było hot doga od Matiasa też przyjąć. A kupon został w domu na jednego darmo. Zamknięty. Ach, sobota, no tak. Zamknięty. Willkommen bei McDonald's. Hallo, hier bitte bestellen, bitte. Zweimal Big Tasty Bacon, bitte. Ja, im Menü oder einzeln? Einzeln. Ja. Ja, das war's, danke. 12:78 am ersten Fenster, bitte. Servus, mit Karte bitte. Sir? Nie działa. A, działa. Dobry wieczór. Gdzie my na parkingu? Halo, oj, machają.
Oj. W kurtkach i pokazują, że marzną przy otwartym oknie, a tam przecież cały czas się piecze i gotuje i... Ale wiesz jak piździ? Gdzie jemy to? To mogliby wam założyć takie ogrzewacze do tego. Wiesz, nad oknem, że jak się okno otwiera, to on się włącza i wieje ciepłym powietrzem. Tak, jest coś zimno. Od dołu grzeje, jak mamy taki grzejnik i wczoraj tu stał u góry i kurwa, tak spicniam. Ale olbrzym. Coś marnie słabo tej sałaty. Chyba na szybko robiony. Ale smak zarąbisty. Ser pod spodem jeszcze. Bekon. Także jest spoko. Zabieramy się do jedzenia. Nie? Big Tasty zajebisty. 13 euro za dwie kanapki, co do koło. 12 z czymś. No ale dwie osoby najedzone. Ja się najadam przynajmniej taką kanapką. A po jedzeniu nie zapomnieć o paleniu. Puszka w Niemczech z takim oznakowaniem kosztuje 25 centów. Zgadza się? Tak. No, że muszę płacić podatki na tych kurwa nierobów z urzędów.
Jeszcze taką jedną puszkę mogę Penerowi tu zostawić w koszu. Przychodzą, grzebią emeryci. Jeszcze im dołożę, kurwa. Obrazki wjechały na ścianę. Tu jeszcze ten syf trzeba przesortować. I ten syf i powynosić do piwnicy. No i ten syf w narzędziach, kurde, muszę też posortować w końcu te narzędzia. Wątpię, żeby mi się to wszystko udało dzisiaj zrobić. Bo tutaj jeszcze nie ma gryfów, takich jak te. Tu i tu muszę zamontować gryfy. Montuję już je 2,5 miesiąca. I jeszcze mi się nie udało, no ale tak jest, jak się kurwa dzień w dzień pije, to się człowiekowi kurwa nie chce. A wy jak pijecie? Bo ja mogę nie pić wcale i mogę pić wcale. Tak wygląda taki gryf. Jego się tutaj z tyłu, trzeba go tu tak jakoś zamontować. O. I on tu ma tak być, ale widzę, że będę musiał te drzwi jeszcze chyba rozszerzyć, bo mi dwa gryfy się tu nie zmieszczą. Chyba, że jeden wezmę wyżej, a drugi niżej. Co ty, Kaśka, na to? Żeby jeden dać tu, a drugi tu? A drugi u góry? Tu? Ciekawe, jakby to wyglądało. Kurwa, jaką mam fryzurę. Może by się dzisiaj ofrygał. O, takie coś. Trzeba by to dzisiaj zrobić, no ale widzę, że tu jest taka kurwa szczelina, że w ogóle mi nie wejdzie ten drugi gryf, taki sam. Jednak się okazało, że tu idzie tylko jeden gryf, drugą część się po prostu tak otwiera, że nie było problemu z rozszerzaniem. I trzeba tutaj jeszcze, muszę ustawić może te drzwi, te szczeliny, żeby było równo, ale gotowe. 10 minut roboty robiłem 2,5 miesiąca. Doszły jeszcze takie ozdoby jakby na zawiasy, też były do przyklejenia. Także przykleiłem takie ozdóbki, krzywo, ale może być, bo na oko kleiłem, nie mierzyłem tego niczym. No a ta szafa ogólnie wygląda tak. I tak jak tutaj, o, chciałbym to powiększyć. I tutaj idzie taka listwa z tej strony. Jak widać, tu powinna iść taka listwa szerokości około 6-7 cm. Taka mała blenda, no ale jej nie dostałem. Muszę czekać, aż przywiozą. No i rzeczywiście tutaj też jest jeden gryf. Te, chyba te. Inaczej się nie da. No nic, najważniejsze, że gotowe. Już jest zrobione. Także cacy, można coś tam pchać. No to chyba do piwnicy na razie zniosę. Jak otworzą ten market, to im tam zawiozę te parę rzeczy. Może komuś kurwa też braknie, to sobie weźmie, tak jak ja ostatnio śruby dobierałem z marketu, bo mi brakło. Została jeszcze jedna ta zaślepka. To też zawiozę do marketu. W ramach przerwy oczywiście Warzone. Trzeba sobie wbić Warzona i popykać.